Witajcie, dzień dobry. Słuchajcie, mam tutaj lampę do Voyagera. Lampa została przerobiona. W ten sposób, że mamy czarne wnętrze. Tak, czyli ta tutaj ramka, która nie ma wpływu na strumień światła, całkowicie została zmieniona, przemalowana, oczywiście wcześniej zmatowana, nałożone podkłady, a później kilka warstw farby odpornej na wysokie temperatury. I dzięki temu mamy taki efekt, że ta lampa wygląda na całkowicie czarną. Dodatkowo, co jest tutaj najważniejsze w tym przypadku, w tym miejscu, gdzie była zwykła żarówka świateł mijania, czyli krótkich, został zamontowany projektor. Ten projektor to jest projektor bilediowy, czyli pełni dwie funkcje, zarówno światła krótkie, jak i długie z tego źródła mamy. Także długie jest z dwóch źródeł. I teraz zamieniając sobie tutaj żarówkę na LEDową, to mamy fajne białe światło zarówno na krótkich, jak i długich. Może spróbuję pokazać, specjalnie tak obróciłem, żebym tutaj miał dostęp od tyłu i chciałbym Wam pokazać, jak to działa. Przede wszystkim lampa ma zamontowane światło do jazdy dziennej w miejsce tutaj kierunkowskazu, tutaj, tak, jest włożony moduł LED i po przekręceniu stacyjki, po odpaleniu auta, zapala nam się automatycznie tutaj światło do jazdy dziennej. To światło gaśnie po włączeniu reflektora, czyli w momencie już, kiedy mamy postojówkę, to ono gaśnie. Właściwie kwestia konfiguracji. Może się świecić cały czas, bo też takich klientów mam, którym się to podoba i świeci cały czas, ale zgodnie z przepisami to światło powinno zgasnąć po włączeniu reflektora, bo światło do jazdy dziennej nie świeci razem z reflektorem. Co jeszcze, co ciekawego tutaj mamy, mianowicie po włączeniu kierunkowskazu to białe światło do jazdy dziennej gaśnie, a lampa zaczyna mrugać w kolorze pomarańczowym. Kiedy kierunkowskaz wyłączymy, z powrotem to wraca do białego. Taki charakterystyczny klik. No, po prostu otwiera się przesłona w samej soczewce. Dodatkowo zapala się żarówka od długiego. Mamy tutaj efekt długiego światła i właśnie z dwóch źródeł. Lampy Chrysler Voyager, pomimo że to wersja europejska, czyli taki rodzynek i rzadkość, to i tak lampy słabo świeciły, były pożółknięte i tutaj trzeba było coś z tym zrobić, bo klient bardzo niezadowolony, ta jazda w nocy uciążliwa, mało komfortowa, w związku z tym no jest teraz perełka na drodze. Otóż mamy zamontowany projektor. Projektor jest bilediowy, czyli nie ma już tam gniazda na jakąkolwiek żarówkę. Nie ma tam ani żarówki halogenowej, ani ksenon, nawet takiej żarówki, jak niektórzy z Was myślą,
LED-owej. To jest monolit nierozbieralny, z długą żywotnością, nawet sięgającą 20 lat. Świetnie oświetlona droga i dwie funkcje. Światła krótkie i długie, czyli długie mamy z dwóch źródeł, bo zarówno z tej tutaj soczewki, jak i tutaj z tradycyjnej żarówki. Wnętrze, żeby to auto nabrało takiego bardziej agresywnego, sportowego charakteru, mamy zrobione w czarnym macie. I tutaj nie mylić, że klosz jest jakoś oklejony, przyciemniony. Nie. Klosz jest idealnie bezbarwny, czyli nie ma to żadnego wpływu na strumień światła, a całe wnętrze lampy jest zrobione na czarno. W związku z tym mamy taki efekt czarnego reflektora. Dodatkowo lampa została wyposażona w światło do jazdy dziennej, czyli po odpaleniu silnika czy samochodu, po przekręceniu stacyjki, kwestia konfiguracji podłączenia, zapala nam się tutaj światło do jazdy dziennej. Mocne białe światło. Teraz to światło może być na automacie, czyli włączając główny reflektor, czyli postojówkę na przykład już, to światło może się wyłączać, nie musi, może przygasać. Kwestia to jest indywidualna, indywidualnej konfiguracji podłączenia. Teraz po włączeniu kierunkowskazu białe światło nam gaśnie i ten LED zaczyna mrugać w kolorze pomarańczowym. Słyszymy takie charakterystyczne strzelanie. Otwiera się elektromagnes w długim, aczkolwiek nie załącza się soczewka, bo nie trafiam w ten pin, także na aucie to będzie świetnie widoczne, ale o, jest teraz. Tak świeci sobie. Thank you.